zawężając to jedynie do tych problemów, które padły, to problemem nierozwiązanym, a koniecznym, wymagającym rozwiązania, czyli uporządkowania i przyznania faktycznie majątku należnego spółdzielcom, spółdzielni mieszkaniowej. Tu jest właśnie, mówiłam, ten człowiek z Gazy, Jaromir, który od lat w tej dziedzinie funkcjonuje. Próbuje w Sejmie, no oczywiście, że posłowie nie spełniają wymogów, do których zostali powołani, ale również i sprawiedliwość, wymiar sprawiedliwości nic w tym kierunku nie robi. A niestety musimy, pozwolę sobie powiedzieć, musimy doprowadzić do uporządkowania spraw spółdzielców, ponieważ mieszkaniowych, ponieważ nas jest ponad 12 milionów ludzi, którzy mieszkają w spółdzielniach. I proszę zważyć, że w latach 60., kiedy w spółdzielniach widziało się, prawda, możliwość mieszkania, prawda, z tych czy z innych powodów, bo część ludzi warszawiaków czy innych z innych miast stracili mieszkania z oczywistych względów, wiadomo. Spółdzielnie budowały i budowały za pieniądze konkretnie, wymierne ludzi, którzy na to wyłożyli pewną kwotę, a potem sukcesywnie spłacali to przez 25 lat. Oczywiście nas tego mówią, że my mamy tylko prawo zamieszkiwania we własnych mieszkaniach. Przecież to jest kuriozum. I płaci czynsz jeszcze. No ba, i ten czynsz. I tu ja bym nie powiedziała czynsz, bo czynsz to się płaci, jak się wynajmuje. A to jest, prawda, mieszkanie. Tak. I dzieją się dantejskie, no daleko, daleko, by powiedziała, przestępcze działania w tych spółdzielniach. Ludzie nie umieją się bronić, bo ludzie zamieszkujący często nie mają świadomości nawet, że są tak dalece okradani. No i to, tak jak mówię, ten problem warto, żeby nareszcie w jakimś momencie, bo to się on wiąże również z uwłaszczeniem na gruncie, prawda? Nastąpiła taka komunalizacja. Ale przejęła. Przez gminy. Tak jest. Ale w ogóle bezprawnie przejęli. Bo spółdzielcy nie dali dobroczynnie swojej własności komukolwiek. To stało się po prostu wbrew prawu. I dlatego uważam, trzeba byłoby, żeby, tak jak wspomniałam, osoba, która tym się od długiego czasu zajmuje, niech się zajmuje, ale trzeba jej pomóc. I trzeba to nagłaśniać. Trzeba to w różnych miejscach, w różnych mediach, oczywiście nam dostępnych, bo to my próbujemy nagłaśniać jak najbardziej, ale to jest pod dywan zamiatane, bo to jest temat, znów wracamy do okrągłego stołu, gdzie to zostało podzielone, no niestety wymienione tu dwie osoby, Milner i, prawda, jeszcze inni, zaanektowali to, ten powiedzmy majątek, bo tak to trzeba ująć. No i dzisiaj brną do tego, ażeby urynkowić to. Co to znaczy urynkowić? Urynkowić to znaczy, bo to i tak jest prywatna własność, czyli za złotówkę, żeby to przejęli cwaniacy. Tak to. A ludzie, którzy mieszkają, i jak podkreśliłam, 70% w ogóle nie wie, w jakiej rzeczywistości de facto żyjemy, bo tak to trzeba ująć. No i dlatego trzeba. Nie wiedzą ze względu na wiek, że starsze osoby. To znaczy. Tam młodych nie ma, młodych jeszcze. Jest problem młodych, jest. Ale świadomość w ogóle, zaraz kończę. Świadomość w ogóle nasza w różnych dziedzinach jest, powiedzmy. Dotarcie do spółdzielni mieszkaniowych jest kluczem do ludzi. Tak. Tak? Mogę z własnego podwórka powiedzieć, że przekonanie prezesa spółdzielni, który sam wziął niezłą sobie sumkę bierze, o tym, żeby on uruchomił pewien, jak tu mówią, mechanizm, który spowoduje, że on musi przedstawić szereg dokumentów, zebrać tyle dokumentów, żeby ktoś mógł wykupić. I to nie jest tak łatwe. On po prostu stopuje to. Mam
Mało tego, to jeszcze z tego, a własność spółdzielca nie jest taką własnością, jakby można powiedzieć, prawdziwą. Nazwijmy, że to jest taka trochę iluzoryczna. No iluzja, to znaczy, to ona zmienić. Jest dokładnie o tym mówię. Ja czyli właśnie powiedziałam to uporządkować, czyli dać własność, przywrócić własność. Tak jak właśnie wam tu na początku powiedział, już z kwestii jeszcze wcześniejszej. Tym, którzy za to zapłacili. Oczywiście, że. Jest straszna niesprawiedliwość w spółdzielniach, z tego co wiem, a poza tym, nie wiem czy państwo wiecie o tym, że spółdzielnie dostawały kredyty, budowały te bloki za kredyty od państwa i w Sejmie, oglądałam dody Sejmu, po prostu te kredyty zostały umorzone. Czyli spółdzielnie po prostu korzystają, dalej płacili. Dlaczego człowiek, tak, człowiek, normalna osoba fizyczna nie dostanie nie kredytu, takiego na przykład, nie wiem, nawet bezwrotnego, czy albo na niskie oprocentowanie dla młodych właśnie kredyty, żeby sobie mógł wybudować. Ale spółdzielnia jako instytucja, czyli ta jak dawniej za komuny było, że instytucja, czyli jakaś firma, tak, czy spółdzielnia, no to za komuny by było, ale to dalej się ciągnie. Nie zmieniło się to. Poza tym z tego co wiem, to znałam też człowieka, który z Łodzi stracił mieszkanie, bo stracił pracę, stracił mieszkanie w spółdzielni, norma też. Ale jego wkład był większy niż to jego zadłużenie. Tak, tak. I nagle i po prostu tyle wątków w tym problemie, proszę państwa, jest, że to w ogóle dzisiaj to się o tym nie będę już mówiła, ale właśnie dlatego, że to jest tak nabrzmiały temat tych nieprawidłowości, chociaż ja bym powiedziała przestępczych działań, bo to już nie są nie, tak. Że to trzeba ukrócić, to trzeba zmienić. To jest państwo w państwie. Bo to problem jest ogromny. Jak tutaj państwo mówicie, i myślę, że nie stoi na przeszkodzie, żeby pan Jaromir Gazy, jak tę działalność w tym kierunku już prowadził, żeby z panem przewodniczącym się skontaktował i powołać taki zespół właśnie do tych spraw i występować, zrobić konferencję prasową, bo sam pan Gazy co zrobił? Konferencję prasową, zaprosić osoby, zaprosić jeszcze jakichś zaprzyjaźnionych posłów, chociaż nie wiem, czy ich można. Nagłaśniaj tą sprawę. Jako wspólnota nagłaśniamy ten temat. To jest ważne. Wpisujemy bardzo ważne. No to jako jeden to. Ja bym panią prosił, żeby pan przewodniczący i nie tylko, jeszcze może by pan dał jakiegoś specjalistę z mojej techniki do tego zespołu. Bo myśmy dali kogoś z Solidarności, z regionu, do tego zespołu, żeby podparł nas zespół prężny. Ja zaraz kończę. I taki, który by mógł merytorycznie wpływać, a przynajmniej nagłaśniać to. Bo i pani powiedziała o niesprawiedliwościach w polskim tak zwanym wymiarze sprawiedliwości. To nie jest pani, właściwe to, słowo. No ja wiem, jak to się nazywa. To co my walczymy, nie możemy walczyć z niesprawiedliwością w tym, z tamtym. Generalnie z układem okrągłego stołu. Sprawiedliwość. Sądy, prokuratura były cały czas w układzie okrągłego stołu jako nietykalne, nie można było podjąć odpowiedzialności. I one cały czas są w tym układzie okrągłego stołowym, który teraz chce się domknąć, tak. Domknąć ten system władzy i żebyśmy nie mogli nawet pisnąć. I my z tym okrągłym stołem, a tych rzeczy, które są złe, to jest ubóstwo, nie to mówię sprawiedliwości, bo co byśmy nie ruszyli, to jest złe. I tutaj myślę, że merytorycznie to pan przewodniczący będzie powodować powstanie tego zespołu. Ludzie, jakie ze Solidarności udzieli, nie to może z panem Jaromirem, bo tak na forum może nie wiadomo, czy właściwe osoby się zgłoszą. Na pewno pan nie jest właściwe. Pan nie jest właściwe, tak, się pan Jaromir, nie kogoś z Solidarności dodamy. Ale my musimy własny zespół stworzyć. Ja tak jest. Ale ja jeszcze chciałabym powiedzieć też, nie wiem, czy państwo tutaj się orientujecie wszyscy o tych ogrodach działkowych. 20 i ile już lat od komuny jak upadła, tak? Czyli cały czas był Polski Związek Działkowców, pan Kondracki tam przez x lat rządził. Trybunał Konstytucyjny, że nie zgodny z tym monopol i nadal to PZPD tylko zmieniło nazwę, a nadal są naciski, tak, ale są naciski na ogrody, żeby nadal należeć do nich i płacić ogromne pieniądze. No właśnie, czyli chodziło o pieniądze i Sejm po prostu uchwalił ten, także to jest kolejna... Jest tam jedna furtka, która pozwala, że pojedyncze będą mają się odłączyć. Mogą, ale ja czytałam już tą ustawę, ja czytałam ogrody nie mają pojedyncze swoich, jak mówią prawników, oni mają... Ale nie o to chodzi.
ogrodzi prawników, tak, tylko że nie ma zgody na tych ogrodach, tak? Bo tam osoby po prostu hydraulik na przykład był prezesem, bo a ja będę prezesem, tak? Czy eksperienta ze sklepu. Powiedzcie Państwo tylko o fragmencie problemu mieszkaniowego. Oczywiście, że to ja bym zawsze zrobił jedno, że w tym zespole znalazły również sprawy budynków komunalnych. Nie, proszę Państwa, napisałem kilka artykułów, rozszerzy się tak zwane przekręty warszawskie. Zwrot kamienic następuje za zgodą obecnie rządzącej kliki. I robi się to w ten sposób, że się przekazuje domy razem z białymi niewolnikami, czyli najemcami lokalnymi. Blokuje się sprzedaż ludziom tego. I to jest też rzecz duża, którą może nas poprzeć. Ja przepraszam bardzo. Mam taką sprawę jako osoba odpowiedzialna za media. Chciałbym prosić, żebyście Państwo trochę bardziej aktywnie zwracali uwagę na kamerę. Czyli raz na jakiś czas patrzcie i mówcie do kamery, na przykład niech ludzie słyszą, czy niech ludzie w końcu to zobaczą. Tak samo jak uwaga do Pana Przewodniczącego, jeżeli Pan wyznacza komuś głos, to proszę po prostu mówić, proszę skierować kamerę na tą osobę. To bardzo daje dużo, ponieważ musimy się nauczyć już teraz, jak się zachowywać w studio wyborczym, bo to się do tego zmierza. Także tak samo, jeżeli ja przez nieuwagę albo gdzieś będę przy laptopie, to proszę bezceremonialnie podchodzić do statywu i go po prostu ustawiać na osobę mówiącą. To jest, no po prostu wszyscy jesteśmy w zespole medialnym, no bo każdy z nas musi się przygotować do tego, że będzie występował w klipie wyborczym, a najlepiej w kilku klipach i wtedy mamy, no to ludzie zauważą, że my jesteśmy dobrzy i to działa też na podświadomość. Ludzie wyczuwają, jak widzą polityków. To jest taka ciekawa sytuacja. Otóż oprawcy nasi, ludzie źli, ludzie złodzieje, którzy nas okradają, bardzo dobrze wypadają w mediach. Są szkoleni. Wiele godzin, żeby się Państwo wiedzieli. Oni się tacy nie urodzili. Oni mają kilkunastu specjalistów, którzy ich po prostu tego uczą. Ale co, paradoks. Ludzie okradani, czyli niewolnicy, jak widzą takiego pana, w pełnym tego słowa znaczeniu, pana, czyli osobę, która panuje nad sytuacją, to okazują mu zaufanie i głosują na niego, pomimo tego, że on ich wiele razy w całe życie, on i jego ojciec okradał. Natomiast, żebyście Państwo znali ten mechanizm, to wtedy, jak ludzie zobaczą nasze klipy wyborcze, to stwierdzą, o, nareszcie jacyś dobrze przeszkoleni ludzie. Choćbyście nawet byli dyletantami, jeżeli będziecie dobrze wypadali w telewizji, to ludzie wam uwierzą. Choćbyście mieli niesamowicie jaką wiedzę, jeżeli nie zadbacie o swój wizerunek, to ludzie potraktują was jak byle kogo. Tak to jest. Proszę bardzo, nie robili.